Wy nie wiecie, co oni robią? Przecież mówimy od 39 roku, wiemy, jaka polityka jest okupanta wobec Żydów. Oni nas zgładzą, a wy się nie biliście, nie stawiliście oporu, dlatego tobą gardzę. I jak on się rozpłakał, ten Lajosz, to ten kapo polski chciał się wzruszyć, wziął go tak na bok i powiedział mu, ocalił mu życie, powiedział mu, że daję mu jedną dobrą radę. Jeżeli będą zapisy na transport gdzieś poza dalszy obóz, wyjazdy,